Wciąż w zaciszu gabinetów suwalskiego ratusza toczy się sprawa rozwiązania problemu bezdomności zwierząt. Od lat opieka nad psami pozbawionymi domów sprawuje jedyne w mieście prywatne schronisko, którego właściciel po licznych starciach z aktywistami ruchów na rzecz zwierząt zdecydował się zrezygnować ze współpracy z miastem. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, w ostatnim tygodniu na zaproszenie prezydenta miasta w ratuszu odbyło się spotkanie z wodarzami okolicznych gmin. Oni, podobnie jak samorząd suwalski, dostrzegają potrzebę sprawowania opieki nad porzuconymi lub zagubionymi zwierzętami i są gotowi przystąpić do wspólnego rozwiązania problemu. Ustaliliśmy również, że właściciel dotychczasowego schroniska zadeklarował dzierżawę części swego terenu wraz z infrastrukturą na realizację tego zadania przez samorządy. Poza ustaleniem szczegółów tego rozwiązania pozostaje jeszcze jedna kluczowa kwestia. Kto zdecyduje się na poprowadzenie tego podmiotu w sposób satysfakcjonujący zarówno miasto, jak i działacze organizacji zajmujących się ochroną praw zwierząt. Nie wolno również zapomnieć o dobru psów, które i tak są traumatycznie doświadczone bezdomnością. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że zostanie ogłoszone niebawem postępowanie mające na celu wyłonić podmiot prowadzący schronisko.